Hello. Spytaj gracza o produkcję z kiepską sztuczną inteligencją, a wymienić ich na pęczki. Spytaj gracza o produkcję z bardzo dobrą sztuczną inteligencją i... no tych już nie ma tak wiele. W tym odcinku naszego minicyklu o SI zajmę się właśnie nimi. Cześć, Arash z tej strony, a to są gry z najlepszą lub najbardziej rozwojową sztuczną inteligencją. A i nie przejmujcie się kolejnością tych gier. Ciężko jest schierarchizować te produkcje, bo każda z nich na swój sposób wyróżnia się spośród innych. Nie chciałem więc żadnej faworyzować. What about this? What about it? Freedom Fighters. Jedną ze składowych części sukcesu dobrej taktycznej strzelanki jest silna inteligencja naszych podwładnych. Nic tak nie doprowadza do wściekłości jak banda debili nieumiejących wykonywać rozkazów i blokujących się na każdym kamyczku. Freedom Fighters nie tylko uniknął tego problemu, ale poszedł jeszcze dalej. Inteligencja kompanów, którzy towarzyszą głównemu bohaterowi, stoi na bardzo wysokim poziomie. Komendy są przez nich wykonywane praktycznie natychmiastowo, nie wbiegają pod lufy przeciwników, szybko znajdują osłony, a nawet potrafią skutecznie wroga oflankować. Poza tym naprawdę szybko adaptują się do sytuacji panującej na polu bitwy. Podobnie jest z przeciwnikami. Chociaż ich inteligencja nie jest może tak imponująca jak naszych kompanów, to również zostali oni obdarzeni solidnymi skryptami SI. Seria Half-Life. Już w momencie, w którym Gordon Freeman rozpoczyna swoją podróż po Black Mesie, możemy poczuć, że mamy do czynienia z bardzo sprawnym wykorzystaniem SI. Wystarczy spojrzeć na cutscenki, które łączą ze sobą skrypty oraz dobrze wykorzystaną inteligencję NPC-ów. Stwory, z którymi walczymy na początku, również mogą się poszczycić rozwiniętym rozumem, ale dopiero w momencie, w którym spotykamy komandosów, SI w Half-Life'ie rozwija swoje skrzydła. Kolesie potrafili skutecznie oflankować, przyszpilić ogniem, chować się za przeszkodami, a na dodatek byli diablo precyzyjni, kiedy rzucali granatami. Druga część serii kontynuowała ten trend. Jasne, czasami sztuczna inteligencja popełnia błędy, jednak przez większość gry nie można było jej zarzucić głupoty. Natomiast popisem SI w tej produkcji była zabawa z Dogiem, mechanicznym psem. Ten metalowy pupil potrafił znaleźć i wydobyć energetyczną piłkę nawet z trudno dostępnego miejsca. Halo. Seria Halo może poszczycić się dosyć dużym wkładem w rozwój sztucznej inteligencji w grach wideo za sprawą tak zwanego drzewa zachowań, które obecnie stosowane jest bardzo często przy projektowaniu gier, szczególnie od czasów Halo 2. Drzewa zachowań to pewien hierarchiczny system, w którym jedna akcja może doprowadzić do kilku reakcji. Warto wspomnieć, że schemat ten jest oparty na relacji rodzic-dziecko. Na wierzchołku drzewa jest zachowanie macierzyste, które ma pod sobą pewien uporządkowany zbiór zachowań. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat drzewa zachowań, to polecam oglądnąć wykład Michała Słapy, który został wygłoszony podczas Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier w 2012 roku. Przeciwnicy w Halo byli naprawdę cwani. Oprócz skutecznego ognia zaporowego, potrafili również odrzucić granat gracza z powrotem do właściciela. Ich zachowania były również ściśle związane z działaniem całej grupy. Jeżeli oddział przeciwników został w większości wyeliminowany, to niedobitki potrafiły się wycofać i przegrupować. Wiele uwagi przykładano właśnie do takich małych detali, tak więc w przypadku Halo doskonale sprawdza się powiedzenie "diabeł tkwi w szczegółach". Warto by dodać, że to bardzo skuteczny diabeł. Seria The Sims. Cokolwiek by o tym tasiemcu nie powiedzieć, to nie można mu odmówić imponującej sztucznej inteligencji. Simsy to w końcu symulator życia, a kontrola gracza nad swoim podopiecznym jest dosyć ograniczona. Simy prowadzą swoje życie autonomicznie, podejmując decyzje na podstawie swojego otoczenia oraz pragnień. Jak chcą jeść, to jedzą, jak chcą spać, to śpią, a jak zapragną skorzystać z dobrodziejstw kanalizacji, to tak właśnie robią. Gracz nie musi wskazywać im konkretnych czynności, tylko ogólne wskazówki. Do aspektów, które kierują Simem w codziennych aktywnościach, możemy doliczyć jeszcze jego umiejętności, osobowość, nastroje itd.
Simy potrafią obcować z praktycznie każdym przedmiotem w grze, od garnka po basen, i jest to spowodowane zastosowaniem technologii bystrych przedmiotów. Polega ona na ograniczaniu nagromadzenia konkretnych funkcji w simach i umieszczania ich w przedmiotach. Każdy z takich obiektów posiada dwie informacje: jaką korzyść przyniesie simowi obcowanie z nim oraz w jaki sposób może dojść do interakcji. Każdy z tych obiektów przesyła informacje o swoich atrybutach do pobliskiego sima. Dzięki tej właśnie technologii możliwe jest wydawanie tylu dodatków, bo przedmioty, które są w nich zawarte, nie wymagają zmiany kodu gry, czyli struktury zachowania sima, ponieważ każdy z tych przedmiotów ma swoją własną. Temat sztucznej inteligencji w Simsach to zagadnienie na tyle obszerne, że można by mu poświęcić cały odcinek. Ja podałem tylko jeden przykład innowacyjnego zastosowania SI w tym mini symulatorze życia. Seria Black and White. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma strukturami sztucznej inteligencji. Z jednej strony to symulator królestwa, w którym nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad naszymi poddanymi. To oczywiście wiąże się z rozbudowanym SI. Każde z dostępnych w grze plemion ma swoje zachcianki, wierzenia oraz siły duchowe. Jednym z kluczowych elementów serii, jako że wcielamy się w niej w Boga, jest właśnie system wierzeń. Im więcej poddanych podporządkowanych jest naszej potędze, tym silniejsi się stajemy. Dlatego też dla twórców ważną rzeczą było stworzenie inteligentnych wieśniaków. Jeżeli zostawimy ich samych sobie, będą oni robić to, co najlepsze dla wioski – ścinać drzewa, czy też rozmnażać się. Sprawia to, że jako sztuczną inteligencję możemy postrzegać całą wioskę, a nie pojedynczych wieśniaków. Drugą strukturą SI jest oczywiście nasz chowaniec i w tym momencie zaczyna się naprawdę imponujące zagadnienie. Nasz pupil jest czymś w rodzaju dziecka, które musimy wychować oraz o które musimy dbać. Z jednej strony projektanci starali się, by chowaniec posiadał własną osobowość, a z drugiej, by był w stanie zadowolić swojego pana poprzez wykonywanie zleconych mu przez niego zadań. Trzeba również dodać, że pupil posiada sporą autonomię i potrafi sam podejmować pewne decyzje. Żadna gra przed Black and White nie łączyła ze sobą w tak skuteczny sposób tych dwóch struktur sztucznej inteligencji. Fear. Ciężki klimat, szybka akcja, niezłe straszenie oraz świetna sztuczna inteligencja przeciwników to są cechy, za które wielu graczy ceni sobie tę produkcję. Fear była pierwszą grą, przy której projektanci zastosowali technologię, dzięki której przeciwnicy mogli podejmować działania na podstawie kontekstu sytuacji, w której się znajdowali. Co się z tym wiąże? Ano to, że wrogowie potrafili bardzo inteligentnie wykorzystać swoje otoczenie, szybko wyszukiwali barykady, za którymi mogli się schować, osłaniali się nawzajem, flankowali oraz wykonywali inne cuda niewidy. Jako że praktycznie cały czas walczyliśmy co najmniej z kilkoma przeciwnikami naraz, mogliśmy zobaczyć, jak skutecznie przeprowadzają wspólne działania drużynowe. To właśnie sztuczna inteligencja naszych oponentów sprawiła, że strzelaniny były tak ekscytujące. W odróżnieniu od wielu gier tego typu, ciężko było przewidzieć zachowanie komputerowego przeciwnika. Technologie, które zostały po raz pierwszy zastosowane przez twórców Fear, ciągle są używane z różnym skutkiem. Do dziś Fear jest bowiem przedstawiany jako czołowy reprezentant FPS-ów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na tym zakończę to krótkie zestawienie. Zdaję sobie sprawę, że nie wymieniłem wszystkich gier, które mogą cechować się dobrą sztuczną inteligencją. Starałem się wyróżnić te, które według mnie są najważniejsze. Na wspomnienie zasługują jeszcze SimCity, jako pierwsza gra, która starała się symulować życie miasta, pierwsze Total Wary, które wprowadziły masową SI na kolejny poziom, czy też gry z serii Thief, oprócz tego ostatniego, w których strażnicy to były naprawdę szczwane bestie. Celowo również pominąłem sandboxowe RPG z żyjącym światem, bo chciałbym im poświęcić osobny odcinek. A jakie są wasze typy? Podzielcie się nimi w komentarzach. Mówił Arasz, do usłyszenia.